Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam na drugim już panelu w cyklu Stałość i Zmienność. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej orzy. Dziś moimi gośćmi, a mówić będziemy dzisiaj o życiu na skrzyżowaniu kultur, a mówić będą głównie moi goście, ja będę tylko zadawał pytania. Są to panie profesor Ewa Ogrodzka-Mazur z Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Sztuki i Nauk Edukacji w Cieszynie, oraz pani doktor habilitowana Barbara Grabowska, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik tegoż samego wydziału. Ja jestem redaktorem naczelnym Głosu Gazety Polaków w Republice Czeskiej i na naszym kanale facebookowym można tą transmisję oglądać na żywo, a także na Twitterze Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie. Przypomnę tylko, że wydarzenie to organizują trzy podmioty: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Tak jak przed tygodniem, tak i dzisiaj zachęcam wszystkich oglądających naszą transmisję do zadawania pytań. Najprościej to można zrobić, wpisując komentarz pod transmisją po prostu. Te pytania będą na bieżąco się pojawiały do naszych rozmówczyń. Bardzo liczymy, podobnie jak przed tygodniem zresztą, na Państwa oglądających przed monitorami komputerów bądź smartfonów na jakąś aktywność. Zaczniemy może od badań, które panie profesor obie prowadziły przez wiele, wiele lat. Tak naprawdę one trwały, jak przeczytałem, blisko 29, na temat tożsamości młodzieży. Między innymi prowadziły zespół badań kultury i oświaty pogranicza Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Chciałem panią profesor Ewę Ogrodzką-Mazur zapytać, czy nauka może być pomocna w poznawaniu i zrozumieniu tożsamości? Dzień dobry, Szanowni Państwo. Pragniemy z profesor Barbarą Grabowską bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w kolejnym panelu dotyczącym polskiej mniejszości na Zaolziu, a przede wszystkim problematyki tożsamości. Kwestią pogranicza właśnie polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim poświęciliśmy w ostatnich 30 latach wiele studiów teoretycznych i badań opracowanych i przeprowadzonych przez wymieniony przez pana redaktora zespół. Zespół ten kieruje niezmiennie od wielu lat profesor Tadeusz Lewowicki i rzeczywiście także dzięki jego staraniom udało nam się te badania poszerzać i skupiają się one teraz nie tylko na pograniczu polsko-czeskim, ale na praktycznie wszystkich pograniczach, które są w naszym kraju, jak również prowadzimy te badania szerzej w Europie. Rzeczywiście nauka jest, no, daje nam możliwość bardzo obiektywnego spojrzenia na zjawiska, procesy, które zachodzą w różnym oczywiście obszarze. Interesujące dla nas badaczy pogranicza polsko-czeskiego jest rzeczywiście to, aby uchwycać najważniejsze tendencje, prawidłowości, jakie zachodzą w zakresie na przykład poczucia tożsamości. Co dla nas jest najbardziej interesujące? Otóż na pograniczu tym, który nazywamy tak zwanym pograniczem starym, wytworzył się w wyniku długotrwałego procesu nakładania się różnych kultur pewien specyficzny typ społeczności i określonej kultury, przy czym aktualnie, co również potwierdzają nasze badania, zwraca uwagę brak ostrych podziałów i granic między społecznościami, ale w dalszym ciągu mamy istniejące zróżnicowanie kulturowe, językowe, etniczne, religijne. Rezultaty naszych badań dotyczących problematyki poczucia tożsamości wskazują, że zarówno w obrazie tego poczucia możemy zauważyć pewne elementy stałe, ale także pewne elementy nowe. Stąd nawet tytuł naszego panelu, który zaproponowałyśmy, Stałość i zmienność, ponieważ rzeczywiście to poczucie tożsamości dzisiaj bardzo jest w tych kategoriach dobrze opisywane.
Myślę, że szczególnie jest to istotne w odniesieniu do kształtującej się tożsamości dorastającego młodego pokolenia, ponieważ to poczucie tożsamości tutaj nabywa pewnych nowych cech. Pani profesor Grabowska za chwilę nakreśli te zagadnienia bardziej szczegółowo, natomiast mogła prosić o kolejny slajd. Istotne znaczenie dla nas i naszych badań ma opracowana w połowie lat 90. między innymi przez profesora Tadeusza Lewowickiego teoria zachowań tożsamościowych. I to jest taki model, konstrukt teoretyczny, który pozwala nam w miarę całościowy sposób pokazać z jednej strony kształtowanie się tej tożsamości i narodowej, ale także innych jej wymiarów, jak również wydaje mi się, że jest to model, który może posłużyć na przykład nauczycielom pracującym w szkołach z polskim językiem nauczania do analizy i interpretacji również zachowań tożsamościowych uczniów. Wydaje mi się, że jest to propozycja bardzo dobrze już przepracowana przez nas zespół, z której możemy korzystać nie tylko w badaniach naukowych, ale także możemy ją upowszechniać w odniesieniu do wykorzystania w różnego typu analiz społecznych. Chcę tutaj jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, zwrócić na jedną uwagę, na jedną rzecz uwagę. Mianowicie aktualnie formułujemy taką tezę, która ma istotne znaczenie na przykład w dziedzinie humanistyki, iż właśnie w rozmaitych wersjach w różnych państwach wyraźnie formułuje się aktualnie swoisty model tożsamości wielowymiarowej. O tym już mówił na poprzednim panelu profesor Jerzy Nikitorowicz. A więc jest to tożsamość wielowymiarowa, która łączy w sobie identyfikację lokalną, regionalną, państwową, czy jeszcze inną, na przykład europejską i ponadnarodową. To, co jest istotne, poszczególne składniki tej tożsamości są wybierane przez ludzi, przez jednostki, zgodnie z ich przekonaniami, poglądami, wierzeniami, także dziedzictwem kulturowym. I ten rodzaj tożsamości ma charakter otwarty i szczególnie właśnie ten rodzaj tożsamości dostrzegamy w odniesieniu do młodej generacji, także żyjącej na pograniczu polsko-czeskim. Oczywiście trzeba też podkreślić, że funkcjonują tradycyjnie, czy inaczej może powiem tak, funkcjonuje tradycyjne pojmowanie tożsamości. Ono jest również zauważalne, jednak procesy społeczne, przemiany, które dokonują się aktualnie, wyznaczają bardziej tendencję ku upowszechnianiu się tej nowoczesnej tożsamości wielowymiarowej. I to może tyle, jeśli chodzi o to pytanie. Ja teraz do pani profesor Grabowskiej mam pytanie. Nie wiem, czy pani się zgodzi z taką opinią, tak na bieżąco, tak na gorąco, tak od razu mi się refleksja nasunęła, że te wyniki badania, one oczywiście obejmują okres blisko 30-letni, prawda? Gdyby wyjąć jakiś tylko pewien wycinek czasu, to one nie byłyby tak fascynujące, gdyby nie to zestawienie po prostu tych odpowiedzi na przestrzeni tych różnych lat, bo tam się pojawiają może nie tyle nowe kategorie, ale tam te wskazania na przykład na Zaolzianina, na Ślązaka, na Polaka, na Czecha, one ewoluują z biegiem czasu. No, po wejściu Polski i Czech do Unii Europejskiej pojawia się Europejczyk, obywatel świata. Jakby pani właśnie w takie szczegóły weszła tych badań na przestrzeni lat właśnie. Poproszę slajd 7. Dzień dobry Państwu. Tak jak pan redaktor w pytaniu zauważył, w poczuciu tożsamości badanych uczniów pojawiały się różne kategorie. Jak zaczynaliśmy badania w ubiegłym wieku, w latach 90., to badało się najczęściej poczucie tożsamości rozumiane wprost jako identyfikacja narodowa. I pamiętamy te czasy, kiedy badacze, często socjolodzy, zadawali pytanie, komu będziesz kibicował podczas meczu Polska-Czechy? I należało się opowiedzieć po jednej stronie. Wraz z podróżowaniem, z otwieraniem się Polski, Czech na Europę, na świat, pojawiła się również w nauce zgoda na pytanie o indywidualne, osobiste odczucia, nie na narzucone kategorie. Stąd też pojawiła się kategoria Zaolzianina w badaniach,
I we wcześniejszych latach, w badaniach z 1994 roku, czy jeszcze z 2005, ta kategoria była nieobecna w wynikach badań, ale to nie znaczy, że ludzie mieszkający na Zaolziu tak się nie czuli. Ta kategoria pojawiła nam się w badaniach z 2008 roku i jeszcze możemy powiedzieć nieśmiało, ale już w 2013 roku mamy Zaolzianina, zatem kategorię regionalną jako kategorię dominującą. I też możemy się zastanawiać na tym, panie redaktorze, w poprzednim panelu zadał pytanie, czy pojawienie się nowych kategorii nie oznacza rozmywania się tożsamości. Panowie profesorowie Nikitorowicz i Siwek odpowiadali na to pytanie, a dzisiaj możemy zauważyć i już jest również wśród samych naukowców zgoda na to, że człowiek może się identyfikować na wielu poziomach. Stąd ta koncepcja tożsamości wielowymiarowej, tożsamości wzbogaconej, bo każdy poziom identyfikacji wzbogaca nas jako człowieka. I tutaj można odwołać się do słów Antoniny Kłoskowskiej, znanej polskiej socjolog, wybitnej polskiej socjolog, która badając tożsamość wskazywała na identyfikację narodową i identyfikację kulturową. Jeśli chodzi o Polaków, czy o ludzi mieszkających poza swoją ojczyzną, w tym przypadku mamy Polaków mieszkających w Republice Czeskiej, to może nie ci, którzy wyjechali, będąc dorosłymi ludźmi po wojnie i mieszkają w Pradze, w Brnie czy w innych miejscowościach w Republice Czeskiej, ale Polacy urodzeni na Zaolziu od zawsze funkcjonują w społeczności wielokulturowej, wielonarodowej, wieloetnicznej. Stąd też to ich wielowymiarowe poczucie tożsamości. Rozumiem, że ta odpowiedź Europejczyk, obywatel świata, no to się rozumie sama przez się, poprzez to, co powiedziałem, że weszliśmy do Unii Europejskiej, ten świat się do nas, można powiedzieć, przybliżył w tym ostatnim dwudziestoleciu. Natomiast co takiego się stało przez te ostatnie 20 lat, że ta kategoria Zaolzianin tak zyskała na znaczeniu? Przecież to pojęcie Zaolzie tak naprawdę oficjalnie bądź nieoficjalnie funkcjonuje w języku po podziale Śląska Cieszyńskiego. Takie mam wrażenie, że takiego znaczenia nabrało w ostatnich latach, tak przynajmniej z tych badań wynika. Tak, ma pan całkowitą rację. Możemy mówić o wyemancypowaniu mniejszości narodowej i to zjawisko dostrzegamy nie tylko w Republice Czeskiej, ale również w Republice Polskiej. Wraz z demokratyzacją po aksamitnej Republice czy u nas po 1989 roku zmiana rządów sprawiła, że zaczęła rozwijać się demokracja. Zaczęły w Polsce ugruntowywać, przyjęliśmy akty międzynarodowe, Kartę Praw Człowieka, mamy ustawę o mniejszościach narodowych, mamy wreszcie umowy bilateralne między Polską i innymi krajami, gdzie żyją Polacy. Przy czym te umowy bilateralne nie sprawiają, że Polacy mieszkają na obczyźnie, czy na przykład Ukraińcy, Białorusini, Litwini w Polsce są wzajemnymi zakładnikami, bo przecież rząd polski wspiera mniejszość na Litwie, chociaż Polacy na Litwie borykają się z trudnymi sytuacjami, ale ta demokratyzacja życia społecznego i możliwość upominania się o własne prawa doprowadziła do tego, że Polacy żyjący na obczyźnie, czy też obywatele polscy niebędący polskiej narodowości mogą mówić o własnych prawach, tym bardziej, że definicja w Polsce mniejszości narodowej daje prawa człowiekowi. Każda jednostka, każdy człowiek ma prawa i to on decyduje o tym, czy będzie należał do mniejszości narodowej. Stąd prawo przysługuje jednostce, ale cała grupa, poszczególne jednostki tworzą grupę, a z tych praw
korzysta grupa, bo to grupa upomina się o przestrzeganie, o respektowanie jej praw, prawa do wolności, prawa do zachowania, pielęgnowania kultury, tradycji, religii, języka, do edukacji we własnym języku ojczystym, wreszcie do mediów, bo pan jest redaktorem naczelnym Głosu Ludu, Gazety Polaków w Republice Czeskiej. Zatem teraz zaistniał klimat, od kilkunastu lat zaistniał klimat również w przestrzeni społecznej, publicznej, aby otwarcie o tym mówić, bo w przeszłości, jak wiemy, było bardzo trudno i wtedy czasami nie można było nawet myśleć o tym, że jest się Polakiem. Pani profesor, małe sprostowanie, nie Głosu Ludu, tylko Głosu od 3 lat. Jesteśmy głosem, chociaż wiele osób wciąż w regionie nazywa nas Głosem Ludu, ja uparcie i konsekwentnie mówię, że nie ma już głosu, że nie ma już Głosu Ludu, Oczywiście, panie redaktorze, ale ludzie czytając de facto są ludem, także takie przejęzyczenie, przepraszam. Zgadza się. Ja przypominam, że trwa panel dyskusyjny Stało się zmienność, wciąż można zadawać pytania, na razie żadna nie napłynęło, także będziemy kontynuować, natomiast jak coś się pojawi, to oczywiście zaraz się tutaj podzielimy spostrzeżeniami bądź jakimiś zapytaniami do naszych pani profesor. Takie pytanie, a co sprawia, że Polacy z Zaolzia tak się identyfikują z tym regionem, z Zaolziem? Czy ja mogę kontynuować? Tak. Chciałabym się odnieść do tej kwestii, którą rozpoczęła pani profesor Grabowska. Chciałabym pokazać może krótko pewne różnice w poczuciu tożsamości Czechów, nie tylko na pograniczu polsko-czeskim, ale w ogóle Czechów, bo również takie badania prowadzimy i właśnie w porównaniu do społeczności zaoziańskiej, między innymi także naszej polskiej. Takie analizy prowadzimy i chcę podkreślić, że rzeczywiście myślenie i próba zrozumienia kształtowania się poczucia Czechów pokazuje na bardzo taki skomplikowany proces. Otóż na tą tożsamość czeską oddziaływały między innymi z jednej strony, jak pamiętamy, i kultura niemiecka, z drugiej strony kultura ludowa regionów Czech. Doświadczenia pewnych totalizmów spowodowały znaczne wyniszczenie na przykład inteligencji czeskiej, marginalizacji uległo też oddziaływanie kościołów. To są między innymi te zjawiska społeczne, które niewątpliwie nie ułatwiały krystalizowania się tożsamości narodowej. Aktualnie, szczególnie po aksamitnej rewolucji, zauważamy, że jakby nastąpił taki wyraźny powrót do czeskiej tożsamości, szczególnie również po podziale Czechosłowacji na Czechy i Słowacji. Czyli to zjawisko, ten etap odzyskiwania i ponownego określania tożsamości wytłumaczalne jest dla nas w sensie mechanizmów typowej psychologii społecznej i socjologii i też pozostaje zgodne z przywołaną wcześniej teorią zachowań tożsamościowych. Natomiast na pograniczu polsko-czeskim w odniesieniu właśnie do naszej społeczności polskiej przede wszystkim podstawą poczucia tożsamości pozostaje zakorzenienie lokalne, związek z Zaolziem i ze Śląskiem. Ta społeczność nasza zaolziańska od lat żyje na peryferiach kolejnych, ja to tak nazywam, zmieniających się organizmów państwowych, w warunkach zagrożenia często własnej kultury i przynajmniej, myślę, że pani profesor Grabowska się ze mną zgodzi z tym, przynajmniej do niedawna pozostawała ta społeczność głównie sama sobie. Czyli tutaj rzeczywiście to sprzyjało pewnemu zamknięciu, wyobcowaniu. Zaolziacy spełniali moim zdaniem bardzo często taką funkcję obrońców polskości, zdanych prawie całkowicie na siebie. I dlatego do dzisiaj to ujawniane poczucie obcości poza własnym regionem, niechęć wobec, pewien lęk wobec migracji, powoduje to bliższe określanie się w kategoriach czuję się właśnie zaolzianinem, czuję się Ślązakiem, w tych właśnie wymiarach regionalnych, bo to powoduje takie poczucie odrębności i też nie identyfikowania się przez pryzmat tylko narodowości czeskiej. To tyle tytułem uzupełnienia i wydaje mi się, że to jest taki ważny aspekt pokazania pewnych podstawowych różnic. Jeszcze inaczej przykładowo będziemy mogli mówić o rzeczywiście tożsamości Polaków, ponieważ ona jeszcze inaczej się kształtuje i warunkowana jest innymi procesami i zjawiskami. Ja bym jeszcze wrócił na chwileczkę do tej kategorii Europejczyk czy obywatel świata.
ale może nie w kontekście Zaorzia, ale Polaków żyjących poza tym regionem, czy to nie jest tak, że to słowo ma troszeczkę inny wydźwięk na przykład w Pradze i w Brnie, gdzie powiedzmy Polak mieszkający w Pradze albo w Brnie, czy tam powiedzmy w innych większych miastach w Republice, on po prostu czuje się Europejczykiem, no bo on może pracować poza granicami kraju, zarabiać na życie w obcej walucie, natomiast mieszkaniec Zaorzia czuje się Europejczykiem, no bo są otwarte granice, może w każdej chwili jechać na narty do Włoch, do Szwajcarii, gdziekolwiek bądź. Czy to jest jakieś zróżnicowanie? Można o tym mówić? Tu nawiążę do badań, które prowadziliśmy wśród społeczności polskiej szkoły w Pradze, bo badaliśmy, oczywiście od wielu lat badamy szkoły z polskim językiem nauczania na pograniczu polsko-czeskim, ale także prowadzimy te badania w Europie i między innymi również prowadziliśmy te badania w Pradze. I od razu pierwsze refleksje, jakie mieliśmy po tych badaniach, wskazywały na podstawowe różnice w określaniu się, w poczuciu tożsamości. Społeczności rodziców, dorosłych osób, to są jednostki, które przybywają do Pragi, to są najczęściej ludzie z wyższym wykształceniem, którzy przebywają tam na przykład czasowo, bo pracują w określonych korporacjach, więc ten pobyt w Czechach jest czasowy. I tym samym najczęściej ci rodzice decydują się na posyłanie swoich dzieci do jednodniowej szkoły polskiej, i nie posyłają dzieci do szkoły większościowej czeskiej, tylko posyłają dzieci do szkoły angielskiej z językiem angielskim, ponieważ są świadomi, że za na przykład 2-3 lata wyjadą w głąb Europy i tam ten język będzie dzieciom bardziej przydatny niż na przykład język czeski. To są te wyraźne różnice. Na Zaorzu takich zachowań nie ma. To jest społeczność od lat zakorzeniona w tym środowisku i nie ma potrzeby rzeczywiście takiego konstruowania tożsamości. I takie zjawisko dostrzegamy nie tylko oczywiście w Pradze, ale w wielu stolicach krajów europejskich, ponieważ prowadziliśmy badania w Pradze i w Wiedniu. I w Paryżu. I możemy też pokazać pewne zróżnicowanie ze względu na typ migracji, bo badaliśmy oczywiście osoby, które już z pokolenia na pokolenie w tych krajach mieszkają, ale badaliśmy również tą bardzo młodą migrację, która pojawiła się po 2004 roku. To jest bardzo obszerny temat, żeby pokazać pewną złożoność procesów w zakresie między innymi poczucia tożsamości. To jest, tak jak mówię, problematyka na kolejny panel i mam nadzieję, że właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych takie panele będzie kontynuować, bo jest to dzisiaj bardzo ciekawe, nowe spojrzenie na to, co dzieje się w społecznościach Polaków mieszkających w Europie, jak również na innych kontynentach, ponieważ takie badania prowadziliśmy również w Australii, gdzie te zmiany jeszcze mają zupełnie inny charakter, biorąc pod uwagę, że większość tej naszej społeczności polskiej wchodzi już w związki mieszane i jeszcze inne jest poczucie tożsamości dzieci pochodzących właśnie z tego typu rodzin mieszanych. Czyli jest kolosalna różnica między Polakami a Polonią. No, tak. Polonia przyjeżdża w jakieś miejsce i tam buduje swoje nowe życie, natomiast tu nie ma mowy o tej ziemi przodków, o tej starce, o tym starziku, o tych naszych przodkach, którzy tutaj mieszkali przed laty i tą polskość kiedyś tworzyli, a teraz my jesteśmy ich spadkobiercami. I jeśli mogę dodać, uzupełnić wypowiedź pani profesor Ewy Ogrodzkiej-Mazur, to tak jak pan teraz, panie redaktorze, zaczął, Polacy na Zaolziu są wychowywani w duchu poszanowania tradycji przodków. Zatem mają niejako do spłacenia testament, wypełnienia testamentu przodków i trwania przy tej polskości. Nikt od Polaków w Pradze czy Brnie nie wymaga manifestowania na każdym kroku polskości. Natomiast Polacy mieszkający na Zaolziu od nich się wymaga i wręcz są nawet zobowiązani do tego, żeby tę polskość manifestować, aczkolwiek bycie Polakami wcale nie sprawia, że inaczej, gorzej czują się Europejczykami czy obywatelami świata, bo również bardzo dużo podróżują, są bardzo dobrze wykształceni, też mogą zmieniać miejsce
miejsce zamieszkania, bo mogą pracować w Polsce, mogą pracować, mają dwa kraje, ojczyznę zagraniczną, kraj zamieszkania i mogą wybierać również inne kraje, też są wolnymi ludźmi, którzy mogą się przemieszczać, ale zostali wychowani w kulturze zaolziańskiej, która nakazuje trwanie na posterunku. Jak się panią podoba? Proszę, jeśli mogłabym jeszcze dodać, ponieważ także od wielu lat badamy przemiany, jakie zachodzą w preferencjach aksjologicznych, szczególnie młodego pokolenia, i widać również na przykładzie młodzieży zaolziańskiej ich z jednej strony deklarowanie i cenienie właśnie takich wartości jak ojczyzna, jak kraj, a również wartości rodzinnych, natomiast już pewne inne zmiany zachodzą, na przykład w badaniu preferencji aksjologicznych Polaków czy młodzieży czeskiej. Więc to jeszcze po raz kolejny potwierdza nam tak zwany swoisty śląski patriotyzm i zarazem bardzo silne przywiązanie także młodzieży do własnej tradycji i do śląskiej kultury. Te przemiany wartości pokazują jeszcze na jedno zjawisko, że o ile młodzież polska, młodzież czeska jest bardziej nastawiona na wartości, powiedziałabym, utylitarne, materialne, o tyle właśnie młodzież zaolziańska jest bardziej skupiona na tak zwanych wartościach wyższych. I tu szczególnie istotne znaczenie w tym systemie wartości młodego pokolenia mają właśnie wartości moralne. Młodzież zaolziańska te wartości ceni, preferuje na wyższym poziomie. Interpretujemy to również w ten podobny sposób, że ma to bardzo mocne osadzenie właśnie w tradycji, w kulturze tego regionu. Mimo że ta młodzież podobnie oczywiście ceni inne wartości, ale też szczególnie. I to odróżnia tę młodzież od jej rówieśników polskich i czeskich. A chciałem zapytać, panie profesor, bo od 5 dni w Republice Czeskiej trwa spis ludności. Rozpoczął się małym falstartem od przepalenia serwerów internetowych, nawet takie krążyły żarty, wcale nie mające jakichś braku podstaw, że to Polacy przepalili serwery, no bo dość mocno, a nawet bardzo mocno zaakcentowali swoją obecność w mediach społecznościowych, akcja Wygeneruj swój baner, którą zapoczątkował Kongres Polaków i Centrum Polskie, placówka jemu podległa. Mnóstwo osób po prostu na swoim wallu czy na swojej ścianie na Facebooku umieszcza deklaracje polskości. Panie profesor, też to obserwują na co dzień, jak wam się to podoba? Jeśli mogę, panie redaktorze, jest to bardzo istotne i ważne, aby dać, zachęcić i przekonać tych, którzy może w mniej jawny sposób deklarują swoją identyfikację z polską mniejszością narodową. Przy czym jeśli mówimy o poczuciu tożsamości i o spisie powszechnym, to należałoby zwrócić uwagę na dwa aspekty, bo tożsamość narodowa, poczucie tożsamości jest kwestią indywidualną i przejawiają się w tym nasze odczucia. Jeśli mogę prosić o 9 slajd, na tym slajdzie widzimy wyniki poczucia identyfikacji uczniów z Zaolzia ze szkół z polskim językiem nauczania. Bardzo mocna jest identyfikacja ze swoją miejscowością, identyfikacja z Zaolziem, zatem z całym regionem, ale równie mocna jest identyfikacja z Polską. Zatem mówiąc o dwóch wymiarach, o wymiarze indywidualnym, to jest ten wymiar, którym na co dzień się posługuję i na co dzień w zależności od grupy, w której przebywam, bo mogę pracować wśród Czechów, mówić po czesku, rozmawiać o kulturze czeskiej, bo też w procesie socjalizacji tę kulturę uczniowie Polacy z Zaolzia poznali, ale jest łatwość zmiany identyfikacji na polską, zaolziańską w zależności od rozmówcy. Mamy łatwe przechodzenie z jednego na drugi kod językowy.
Jeżeli mówimy o wymiarze indywidualnym poczucia tożsamości, to mamy również wymiar społeczny i w tym wymiarze społecznym mamy identyfikację narodową, którą wpisujemy do spisu powszechnego. I bardzo jest ważne, aby na ten moment spisu powszechnego myśleć o sobie w kategorii identyfikacji narodowej. To, co mnie zdziwiło, bo nie miałam świadomości tego, chociaż do swojej książki o poczuciu tożsamości uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania w Białorusi, Ukrainie i Republice Czeskiej, dokładnie analizowałam spisy powszechne z ostatnich dziesięcioleci, to nie wiedziałam o tym, że jeżeli Polak z Zaolzia wpisze podwójną identyfikację polską i czeską, to nie będzie zaliczony do grona Polaków, tylko będzie wrzucony do grupy większościowej. Zatem jest bardzo ważne, tak jak powiedział profesor Siwek, i tutaj każdy sam musi to zadanie podjąć i zrealizować, stąd to, o czym pan redaktor mówił, że na wallach pojawiają się identyfikacje, bo to trzeba zrobić. Polacy, którzy spisują się w spisie powszechnym na Zaolziu, my będziemy to robić w Polsce i mniejszości narodowe mieszkające w Polsce będą się wpisywać w Polsce i gdyby analogiczna sytuacja z liczeniem głosów była w Polsce, to też bym namawiała wszystkich przedstawicieli mniejszości narodowych, aby wpisywali swoją kategorię narodową, bo ona się zlicza, na jej podstawie wylicza się wskaźnik osób narodowości żyjący na danym terenie. Prawa ma jednostka, ale korzysta z nich cała grupa. I o tym, czy będziemy widzieć w społecznej przestrzeni Polaków, mniejszość polską na Zaolziu, to zależy od spisu powszechnego, ilu tych Polaków będzie. Czy będzie edukacja w polskim języku narodowym w szkołach, w przedszkolach, czy te placówki będą, też zależy od wyników spisu powszechnego. Zatem indywidualnie możemy mieć tożsamość wzbogaconą o wszystkie wymiary, by czuć się na równi Czechem i Polakiem, bo funkcjonujemy w rodzinach zróżnicowanych religijnie, narodowościowo, zatem możemy mieć dwóch rodziców różnej narodowości, ale na czas spisu mamy, jeśli chcemy oczywiście, bo nikt do niczego nie zmusza, tylko to jest też ta odpowiedzialność za grupę społeczną, bo ja jako osoba korzystam z praw, które ma mniejszość narodowa, zatem zadbajmy, jeśli chcemy, aby przetrwała polskość, aby w Polsce mieszkali członkowie mniejszości narodowych, wpiszmy narodowość tę, z którą się identyfikujemy, a przede wszystkim narodowość swoją mniejszościową, mniejszości narodowej, bo tak jak powiedział profesor Nikitorowicz w poprzednim panelu, to wzbogaca również nas, mnie jako Polkę mieszkającą w Polsce, wzbogaca obecność innych kultur w Polsce. I to samo się dzieje w Republice Czeskiej. Osoby innej narodowości wzbogacają kulturę i to, co się w tej kulturze dzieje. Jeśli mogę uzupełnić, podałabym chociażby przykład społeczności polskiej w Australii, ponieważ też od trzech lat, no prawie od pięciu, bardzo intensywnie badamy tę społeczność. Jak Państwo macie świadomość, bardzo rozproszoną rzeczywiście, skupioną i przebywającą w największych miastach australijskich. Rzeczywiście to jest społeczność bardzo zróżnicowana już narodowościowo, wyznaniowo. Większość Polaków wchodzi właśnie w tych społecznościach, związki mieszane, ale właśnie na czas spisu, jakie też odbywają się również i na tym kontynencie, ta społeczność bardzo mocno się organizuje, ponieważ ma pełną świadomość tego, że od właśnie deklarowania swojej tożsamości polskiej tam będzie zależał los całej społeczności, a przede wszystkim los tego młodego pokolenia, które tam się egzystuje i tam rzeczywiście funkcjonuje, na przykład w szkołach z polskim językiem nauczania. Więc absolutnie tutaj zgadzam się z wypowiedzią pani profesor Grabowskiej i też chcę podkreślić, że
bardzo często taki moment deklaracji jest też świadectwem przynależności grupowej, społecznej, czyli z jednej strony zachowuje prawo do swojej indywidualności, do, prawo do swojego poczucia tożsamości, ale ta tożsamość społeczna tutaj powinna być bardzo istotna. To określanie się w kategoriach my, jeśli my nie zadbamy o siebie jako społeczność, również w tym wymiarze formalnym, to oczywiście nie będziemy mieć wielu różnych praw, a przecież nie o to chodzi w funkcjonowaniu społeczności. Ja przypomnę, że trwa panel w ramach cyklu Stałość i Zmienność. Dziś rozmawiamy na temat skrzyżowania kultur. Moimi państwa gośćmi są profesor Ewa Ogrodzka-Mazur i profesor Barbara Grabowska, obie z Uniwersytetu Śląskiego. Mamy pierwsze pytanie, natomiast jeszcze ad vocem do tej wypowiedzi obu pań. Czy te wielokrotne, wielowymiarowe identyfikacje nie zagrażają polskiej tożsamości? Badania, które prowadzimy my, jak również inni przedstawiciele nauk społecznych, pokazują jednoznacznie, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Szczególnie młode pokolenie dzisiaj bardzo ładnie określa się w tych wielowymiarowych kategoriach, mówiąc o właśnie tożsamości regionalnej, tożsamości narodowej, czyli ten młody człowiek wybiera sobie z tych tożsamości to, co jest dla niego najistotniejsze, bo to przede wszystkim ma sprzyjać pewnemu zrównoważonemu rozwojowi. To w badaniach w zakresie psychologii społecznej, pedagogiki społecznej jest bardzo istotne, ponieważ każdy z nas musi osiągnąć również w obszarze tożsamości pewien konsensus. Więc jeśli na przykład młody człowiek funkcjonuje w rodzinie mieszanej, narodowościowo, wyznaniowo, bo takich przypadków znamy bardzo wiele, on musi sobie wypracować tożsamość na bazie na przykład bycia od urodzenia w trzech, czy czasami w większej liczbie kultur. Czyli do takiego zrównoważonego rozwoju jest potrzebne to wybieranie oczywiście tożsamości, ale to niczemu nie zagraża. My wręcz mówimy, że jest to wartość dodana, że jest to tak zwana tożsamość wzbogacona. To teraz może to pytanie od internauty, który śledzi naszą transmisję na, przypomnę, profilu Facebook, na profilu Głosu na Facebooku oraz Twitterze Konsulatu w Ostrawie. Czy dla Polaków z Zaolzia identyfikacja etniczna oznacza zarazem jakąś formę identyfikacji z państwem polskim? Czyli kolokwialnie rzecz ujmując, czy są tacy, co w czasie meczu kibicowaliby Polsce, nie Czechom? To może pani profesor Grabowska, bo o tym meczu mówiła. Wspomniałam tak o meczu. Jeśli mogę prosić o przełączenie na slajd 10, chociaż może 11. W badaniach poprosiliśmy przejawy bycia Polakiem na Zaolziu. W badaniach poprosiliśmy uczniów w otwartym pytaniu, aby napisali, kim się czują. Pojawiły się różne kategorie, te kategorie mamy wypisane na slajdzie. Dzisiaj Polak z Zaolzia ma tę łatwą, dobrą sytuację, że podczas meczu może kibicować jednej drużynie i zawsze wygrają jego drużyna zawsze wygra. Już nie mamy i to daje łatwość dziecku, które ma rodziców różnych narodowości, Polaka i Czecha, aby mogło otwarcie kibicować którejkolwiek drużynie lub obydwu naraz. Te identyfikacje narodowe, identyfikacja narodowa polska i identyfikacja państwowa, obywatelska, bo jednak zwróćmy uwagę, że bycie Czechem wiąże się z mieszkaniem, z urodzeniem się w Republice Czeskiej i mieszkaniem w Republice Czeskiej. Zatem można być dwukulturowym i niekoniecznie wybierać, nikt nie każe. Dzisiaj mamy wolność, daje nam możliwość wyboru. Nie musimy się deklarować po drugiej albo po jednej albo po drugiej stronie barykady, bo zawsze ktoś na tym ucierpi. Zawsze będzie przykro albo matce, albo ojcu. Młodzież może się czuć i Polakiem, i Czechem, i Zaolzianinem, a Zaolzie, bo w pytaniu było, czym dla Polaków Zaolzia ono jest.
Zaolzie jest przede wszystkim ojczyzną, małą ojczyzną, wielką ojczyzną. Wielką może dlatego, że przez lata Zaolzianie byli, Polacy w Republice, wcześniej w Czechosłowacji byli pozostawieni sami sobie. Wcześniej, panie redaktorze, zadał pan pytanie o to, co sprawia, że Polacy tak mocno identyfikują się z tym Zaolziem. Pani profesor Ewa Ogrodzka-Mazur wspomniała już o wielokrotnej zmianie przynależności państwowej. Faktycznie tylko w XX wieku Śląsk Cieszyński sześciokrotnie zmieniał przynależność państwową. Po II wojnie i zawsze z tą przynależnością państwową wiązały się konflikty. Również po II wojnie światowej, chociaż już był jeden organizm Czechosłowacja, to jednak starano się w różny sposób na tych Polaków oddziaływać, zmuszać ich do czechizacji, do rezygnacji z polskiej tożsamości i wydarzenia, które miały miejsca w Polsce, czy w Czechosłowacji, Praska Wiosna, październik 56 roku w Polsce, czy później Bratnia Pomoc Wojsk Polskich, która wjechała do Czechosłowacji. To wszystko było bardzo trudne dla Polaków mieszkających na Zaolziu. Spotykali się z represjami. Mamy fantastyczną książkę, no żebym tak szybko... Krzysztofa, pomóż mi Ewa, Krzysztofa Nowaka, opisującego dzieje Polaków, polskiej mniejszości na Zaolziu. I tam profesor Nowak dokładnie punkt po punkcie opisuje plakaty, wybijanie szyb Polakom i tak dalej. Ciągle żyją Polacy, którzy odczuwali te represje, byli świadkami tego wszystkiego i naraz dzisiaj my byśmy chcieli, aby tych młodych ludzi, aby w ogóle jakiegokolwiek Polaka, co może o nim powiedzieć, że jesteś gorszym Polakiem, bo czujesz się Czechem, bo od 6., 7. pokolenia mieszkasz na Zaolziu. Przecież Republika Czeska jest państwem, w którym od pokoleń mieszkają, w którym pracują, w którym żyją, a Czesi są ich sąsiadami i członkami rodziny. Zatem dzisiaj już nie mamy potrzeby przeciwstawiania, a tożsamość, tak jak serce nasze pomieści wiele miłości, tak tożsamość człowieka wzbogacona o różne wymiary daje możliwość identyfikacji z różnymi grupami, z rodziną, ze społecznością kościoła, z regionem, ze swoją miejscowością, z państwem, w którym mieszkam, z ojczyzną zagraniczną, z Europą, bo jesteśmy Europejczykami i wreszcie obywatelami świata, bo jest wielu Czechów, czy Polaków z Zaolzia, którzy mieszkają w Australii. Zatem jesteśmy również obywatelami świata. Pozwolę sobie dodać, że badaliśmy również młodzież, która po opuszczeniu szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania podjęła decyzję o kontynuowaniu nauki w szkołach już średnich czeskich, bo również nas interesowało to, dlaczego taka decyzja. Pojawiały się tutaj wypowiedzi głównie dotyczące tego, iż kontynuują, oczywiście mają zamiar kontynuować studia również w czeskich uczelniach, ponieważ są obywatelami Czech i mają do tego pełne prawo i widzą siebie właśnie w przyszłości jako już dorośli obywatele tego kraju. I też deklarowali nam w swoich wypowiedziach udzielonych podczas wywiadu, że nie mają problemu z tym, kim się czują. Czują się Polakami, ale są obywatelami Czech i korzystają również z praw, które daje im czeski kraj, więc myślę, że dzisiaj to pytanie dotyczące oczywiście młodego pokolenia no, pokazuje nam przede wszystkim pewien sposób innej pracy edukacyjnej z tym młodym pokoleniem. Czyli kiedyś używaliśmy w naszych badaniach, kiedy rozpoczęliśmy je właśnie w latach 90. takiego określenia zaczerpniętego z lektury, które już młode pokolenie raczej nie pamięta, mam tutaj na myśli placówkę Bolesława Prusa i tam właśnie był taki
obraz ślimaka, który okopuje się w tej swojej placówce. I to jest metafora, którą my się dzisiaj często posługujemy i mówimy właśnie, że my nie możemy się, na przykład prowadząc szkoły polskie w krajach większościowych, bo nie tylko na Zaozie, ale w ogóle w krajach większościowych w Europie i na świecie, my jako Polacy nie możemy się okopywać, tak? Czyli z jednej strony oczywiście chcemy pielęgnować nasze polskie tradycje, naszą polską kulturę i pamiętamy początki, kiedy Polacy bardzo mocno zaczęli emigrować po 2004 roku, na przykład do Anglii, kiedy młodzi ludzie się wypowiadali, że właśnie dopiero przyjazd do Anglii spowodował, że zaczynam pielęgnować mocniej polskie tradycje, bo jestem za granicą i wtedy bardziej uświadamiam sobie potrzebę pielęgnowania na przykład tradycji świątecznych. Ale z drugiej strony my też musimy być otwarci na poznawanie tych kultur większościowych, w których przyszło nam żyć. Z moich badań i takich stałych pobytów, długich pobytów w krajach europejskich, wiem, że jest to bardzo trudne. Przykładem może być uczennica pierwszej klasy gimnazjum, to był rok 2015, kiedy przyjechała we wrześniu bez całkowitej znajomości języka francuskiego do Paryża i została od razu jakby włączona w francuski system edukacyjny. Ja pamiętam, przepłakała nam praktycznie cztery soboty przez cały wrzesień, mówiąc, że chce wrócić do kraju. To jest właśnie ten moment dzisiaj nowego pokolenia, które zupełnie inaczej wchodzi oczywiście w kulturę większościową. Natomiast na Zaolziu mamy to zakorzenienie, to bycie. Tutaj młodzież nie doświadcza takich zmian związanych z migracją, bo to nie są przecież migranci, to są Polacy żyjący u siebie. I myślę, że to też pokazuje na pewną wyjątkowość społeczności zaolziańskiej. Ja powiem, że my czasami używamy takiego, może nieładnego sformułowania, ale traktujemy właśnie to nasze pogranicze polsko-czeskie jako takie swoiste laboratorium. Czyli jeśli zauważamy tam pewne nowe zjawiska, to wiemy, że one za chwilę pojawią się w innych regionach pograniczy, w innych krajach. To jest też dla nas taki moment do analizy, do myślenia, do interpretacji, co za chwilę będzie się działo. I dzisiaj właśnie ten spis ludności na Zaolziu jest dla nas bardzo szalenie ciekawy, bo chcemy właśnie zobaczyć, jakie zmiany nastąpią także w deklaracjach tożsamościowych polskiej mniejszości na Zaolziu. A skoro pani profesor powiedziała o tej takiej dużej grupie Polaków, którzy po roku 2004 wyjechali do Wielkiej Brytanii, bo mówimy o Zaolziu ciągle, ale też powiedzmy tak, parę słów o Polakach, którzy mieszkają na przykład w stolicy Republiki Czeskiej. W pani ocenie, dlaczego Polacy przyjeżdżają do Czech i tam się osiedlają? Bo pewna grupa też się osiedla na Zaolziu oczywiście, tak, ale w większości są to sytuacje w Pradze, a w Brnie już ta Polonia jest bardziej zastała, bo tam mieszkałem już od kilkudziesięciu lat też. To są oczywiście też bardzo złożone uwarunkowania, ale nasze badania wskazują jednoznacznie, że jest to już dzisiaj, tak jak powiedziałam wcześniej, młode pokolenie, bardzo dobrze wykształcone. I część z nich wyjeżdża na pobyt czasowy w związku z podejmowaniem na przykład pracy w dużych korporacjach, ale część z nich zostaje potem na stałe. Myślę, że nie bez znaczenia są oczywiście warunki ekonomiczne, zdecydowanie korzystniejsze na przykład niż w Polsce, bo jeśli porównamy, bo robimy takie porównania średniego zarobku wykształconego Polaka w Warszawie i porównamy to do zarobków, jakie on może otrzymać oczywiście w Pradze, to jest ogromna różnica na korzyść Pragi i także innych dużych miast europejskich. Po drugie, dzisiaj młode pokolenie też decyduje się na wyjazd i możliwości kształcenia za granicą, poza naszymi krajami, a Praga jest rzeczywiście ciągle takim miejscem atrakcyjnym, ciekawym, również kulturowo dla młodego pokolenia. Myślę, że Basia tutaj też doda chociażby z własnego doświadczenia, ponieważ jej córka i studiowała w Pradze i zdecydowała się na pobyt w Pradze i chyba na stały pobyt w Pradze, także poda tutaj te najważniejsze również jeszcze dodatkowe uwarunkowania. Ja tylko wtrącę, w 2019 roku, bo to sobie wczoraj sprawdziłem w internecie, ona taki artykuł na ten temat napisał i tam jedną z takich motywacji, albo dwie główne motywacje, to była nawet nie motywacja finansowa, ale to bardziej spokojne życie, które można wieść w Czechach, czy tam w stolicy, i służba zdrowia na wyższym poziomie niż nad Wisłą. Ale ja myślę,
Tak, ja tylko jeszcze dodam, że myślę dzisiaj aktualnie, ale nie chciałabym tego wątku, broń Boże, rozwijać, też i kwestie polityczne mają aktualnie znaczenie. W dużej mierze, jeśli chodzi o młode pokolenie. Pani profesor Grabowska, jeszcze ad vocem do tej wypowiedzi? Mhm. Moja córka miała dziadków, którzy obydwoje urodzili się na Zaolziu w Stonawie, zatem gdzieś to umiłowanie Zaolzia w niej jest. Wprawdzie nie z mlekiem matki, ale gdzieś tam po ojcu odziedziczyła. Na studiach licencjackich studiowała w Uniwersytecie Śląskim, spędziła w Pradze w ramach programu Erasmus jeden rok i całkiem świadomie uczyła się języka czeskiego. Teraz pisząc doktorat w Paryżu, uznała, że najlepszym miejscem zamieszkania ze względu na łatwość komunikacyjną będzie Praga, bo jest to kraj przyjazny młodym ludziom. W Pradze pracuje, w Pradze mieszka, z Pragą wiąże swoją przyszłość. I pani już, te wszystkie jej motywy zostały wymienione i motywacje młodych Polaków mieszkających w Czechach, bo często powiedzmy, że wcześniej jak można było się przemieszczać, jeździłam i z Polakami mieszkającymi w Pradze rozmawiałam, to jest to, są motywy wyjazdu też są polityczne i to w ostatnich latach mocno jest dostrzegane. Wolność życia, standard życia, możliwość decydowania o sobie i również ta służba zdrowia, o której pan wspomniał. Polacy mieszkający w Pradze, dokonując takiego wyboru, wybierając ten kraj, tę stolicę do zamieszkania, mówią o przyjaznym społeczeństwie. Nikt Polaków mieszkających w Pradze nie wytyka palcami, bo są dobrze postrzegani, mają dobrą opinię jako pracownicy. Zatem jest to dobre, wielokulturowe miasto do życia dla różnych nacji. Napisał do nas internauta odnośnie tego słynnego spotkania na Euro 2012 Polska-Czechy. Ja może zacytuję, bo to jest nasz stały komentator. Napisał tak, Aleś Szostok. We wzajemnym meczu kibicuję Polsce, ale fajnie jak Czesi wygrywają w jakimś sporcie, nie bolą mnie wygrane Czechów. Natomiast do tego może już nie wracajmy, natomiast tą dyskusję chciałbym zadać bardzo ciekawym pytaniem, które właśnie otrzymałem. Może panie, obie panie profesor na niego spróbujemy odpowiedzieć. Czy miejsce zamieszkania wpływa na tożsamość? Czy są generalne różnice między mieszkańcami obszarów zurbanizowanych, na przykład Cieszyn, Karwina, a mieszkańcami małych miejscowości, gdzie proporcja Polaków jest większa, typu Gródek, gdzie jak wiadomo tam ten procent Polaków jest największy? Moim zdaniem i także w odniesieniu do badań, które prowadzimy, jestem zdania stwierdzić i potwierdzam, że to miejsce, w którym żyjemy, ta nasz, tak zwana nasza mała ojczyzna, czy tak jak mówił to kiedyś profesor Osowski, ta nasza prywatna ojczyzna, rzeczywiście nas bardzo mocno dookreśla w tym, kim jesteśmy i daje te podstawy do określania tożsamości narodowej. Myślę, że proszę zwrócić uwagę na chociażby polskie znane nam postacie, czy wymienię tutaj Miłosza, czy wymienię Jana Pawła II. Proszę zauważyć, że w ich twórczości naukowej i w twórczości literackiej zawsze pojawia się powrót do korzeni, więc będziemy zawsze czuć się na pewno bardzo mocno związani ze swoją małą ojczyzną, ale ten potencjał, który wynosimy, ten kapitał, który wynosimy z tej małej ojczyzny, z tego zakorzenienia, z tej właśnie ojczyzny prywatnej, na pewno pozwala nam zawsze otwierać się na inne tożsamości i to zauważamy szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia, które jest pokoleniem o wiele bardziej otwartym niż jeszcze pokolenie rodziców, a tym bardziej dziadków. Jeśli mogę kontynuować,
Pan zadając pytanie pytał o różnicę między w poczuciu tożsamości mieszkańców małych i większych miejscowości. Tym mieszkańcom małych miejscowości może jest o tyle łatwiej, że ta polska mniejszość jest bardziej zwarta i bliżej jest do najbliższego domu PZKO niż w takiej Karwinie czy w Chawierzowie, ale we wszystkich tych miejscowościach, czy mniejszych, czy większych, mamy szereg instytucji mniejszościowych, bo mamy domy PZKO, miejsca, gdzie, czy miejsca kultury religijnej, kościoły różnych wyznań i tam Polacy mogą się spotykać. Ta działalność polska jest bardzo mocna, te instytucje bardzo mocno, intensywnie działają, zatem jeżeli ktoś chce być Polakiem i korzystać z tej oferty, którą daje organizacyjnie mniejszość narodowa, może, czy to mieszkając w dużym, czy w dużej miejscowości, czy w małej. Panie profesor, bardzo dziękuję za świetną dyskusję w ramach drugiego panelu. Ja już dzisiaj chciałem zaprosić Państwa na panel numer 3, który odbędzie się dokładnie za tydzień o tej samej porze, czyli o 15:00, czyli już po świętach, a moimi Państwa gośćmi będą... Panie redaktorze, jeszcze jedna prośba. Prosiłabym o ostatni slajd, bo to jest prośba właśnie osób, które będą uczestniczyć w ostatnim panelu. Dobrze, ja powiem tylko, jeszcze wcześniej. Ja powiem tylko właśnie, że ten panel będzie dotyczył tożsamości młodych, czy potrzebujemy więzi z krajem przodków. O tym będą mówiły pracownice naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pani profesor Halina Grzymała-Moszczyńska oraz doktor Stella Strzemecka. To bardzo proszę ten slajd. I to jest właśnie prośba od pań, które będą prowadzić 7 kwietnia tenże panel. Prośba przede wszystkim skierowana do nauczycieli pracujących w szkołach z polskim językiem nauczania, aby przeprowadzić przy pomocy aplikacji Mentimeter krótki sondaż dotyczący ich skojarzeń z takimi terminami jak Polak, Polka, Polska, kim jestem, kim się czuję. I jeśli nie byłoby to problemem, oczywiście te wyniki w postaci Word Cloud przesłać na adres organizatorów i on jest wyświetlony na slajdzie. Pani profesor, bardzo proszę o to, bo chciałby też odnieść się do tych najbardziej aktualnych spostrzeżeń i też odczuć szczególnie młodego pokolenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję i chyba nie pozostaje mi nic, jak życzyć paniom i wszystkim Państwu zdrowych, jeszcze raz zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy za możliwość spotkania z Państwem. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy i przyłączamy się do życzeń z pana redaktora. Dziękujemy bardzo.